Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Barnhouse Lane. Cat Lady jest bardzo głęboko w moim serduszku i właśnie Barnhouse Lane jest od twórców The Cat Lady. Ogólnie twórcy The Cat Lady mają to do siebie, że po prostu lubią klimat taki delikatnie melancholijny, depresyjny, gdzie po prostu zazwyczaj sterujemy osobą z problemami. I tak samo jak i w The Cat Lady, tak samo w Barnhouse, mamy przedstawioną historię pewnej osoby, która w sumie została w życiu w jakiś sposób skrzywdzona psychicznie zazwyczaj, bo nawet nie chodzi tu o fizycznie, ale psychicznie. W The Cat Lady mieliśmy na przykład problem ze śmiercią dziecka, z rozstaniem i tak dalej. W Barnhouse Lane historie przedstawiają nam troszeczkę inny sposób, bo tutaj akurat będziemy sterować Angie Weller, pielęgniarki, która stara się wykonać 5 niemożliwych zadań, dzięki którym udaje się odzyskać swoje życie. No i klimat podobno jest bardzo zachowany, jeżeli chodzi o Cat Lady. Wiecie, no Cat Lady, no ja wiem, że ja zawsze się powtarzam pod tym względem, ale The Cat Lady to po prostu była seria, która była dla mnie po prostu takim, może nawet przełomem w życiu, bo akurat w tamtym momencie, kiedy pierwszy raz tą grę rozgrywałem, coś się działo w moim życiu. I naprawdę, tak jak ta gra, chyba żadna mi nie zapadła jeszcze w pamięć. No właśnie, no i myślę, że możemy już zacząć grę. Ogólnie Harvester Games, bo właśnie to są twórcy, mają dużo tego typu gier. Tylko no niestety problemem jest to, że zazwyczaj są to gry w języku angielskim. Nie wiem, dlaczego oni tworzą na przykład jedną grę z dubbingiem polskim, rdzymkiem, przepraszam, z lektorem, ja pierdolę, z napisami polskimi. Myślę o napisach mówię innego. A na przykład potem dwie jakieś inne, nawet powiązane serie z tą grą, już nie mają tego języka polskiego, potem znów na przykład kolejna jakaś wersja typu Barnhouse Lane i kontynuujemy znów z językiem polskim i potem znów nie ma języka polskiego. Nie wiem dlaczego, bo naprawdę bardzo by to ułatwiło rozgrywkę i ogólnie wirusy z tej gry. No, ale myślę, że to już czas, żeby cokolwiek zacząć. Sterowanie widzę, że jest WSAD, bieganie shift, ekipunek tap. Mamy tutaj celowanie broni, co jest ciekawe, bo chodzenie jest WSD, a wyceluj broń jest W. Ciekawe. Widzę, że da się też grzać kontrolerem. Ja tu gdzieś mam kontroler. O, nawet go słyszycie teraz. O, i nawet działa. No to myślę, że zagramy sobie na kontrolerze. Dobra, nowa gra. Zapisuj grę często i uważaj. Większość wrogów zabije cię jednym uderzeniem. Pomyśl dwa razy, zanim coś powiesz lub zrobisz. Twoje wybory będą miały konsekwencje, których nie da się cofnąć. Dla najlepszego doświadczenia graj kontrolerem i w słuchawkach. Tak jak właśnie teraz gramy. Cześć Angie, tu Tracy z agencji. Mam świetne wieści. Jest robota. I to duża, tak jak chciałaś. To długa droga, południowy zachód, w samym środku niczego, ale to tylko starszy pan mieszkający na farmie. Wczesne objawy demencji, raczej standardowo. Będziesz musiała coś tam ugotować, ale nic wyjątkowego. Wiesz jak to jest. Jego stała opiekunka ma problemy zdrowotne, więc potrzebują kogoś, kto zajmie się staruszkiem, póki ona nie wróci. Sama bym pojechała. Brzmi jak świetne wakacje na wsi, ale wiesz. Dzieci, nie utknęłam w biurze, jak zawsze. Ale spodoba ci się tam. Jestem tego pewna. Angie? Nie mogę. Coś mi wypadło. Przykro mi. Użyj lewego drążka, by iść. No właśnie, moi kochani. Ogólnie, delikatnie, nie wiem, czy wam mam to tłumaczyć, czy tłumaczyć. Mam wam to czytać w trakcie i po prostu być jako lektor. Czy po prostu wolicie sami sobie to czytać i ja będę po prostu komentował tylko to, co się dzieje w grze. To już sobie po prostu zdecydujemy od drugiego odcinka. Ja na razie pierwszy po prostu nagram tak, jak uważam za słuszne.
Więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dobra, lewy drążek. Graficznie jest znacznie lepiej niż The Cat Lady. Naciśnij A, aby wejść w interakcję. Okej. Nie. Nie chcę, żeby stolik złamał się pod moim ciężarem, nim nawet będę gotowa. Zbadaj zdjęcie, podnieś zdjęcie. Zbadaj zdjęcie. Ja i James w dniu naszego ślubu. Po co ono? Powinna mi wywalić dawno temu. Podnieś. Cholera. Szkło jest wszędzie. Palenie w pilniczkach zapisuje postęp gry. O Jezu, ja dzisiaj rzuciłem palenie tak całkowicie. Co to za gra? Co to za gra? Ej, ale no graficznie jest świetnie. Naprawdę mega mi się podoba ta stylistyka, jest piękna. Jest po prostu piękna. Dobra, gdzie była popielniczka? Tu była popielniczka. Oj. Gra zapisana. Okej. No nie mówcie, że będziemy się wieszać. Okej. Wiem, że tu mamy... Mamy krzesło. Okej. Chyba naprawdę się powiesimy. Tylko na czym? Na szaliku? Naciśnij Y, by otworzyć ekwipunek. Lina. Wydaje się dość mocna jak na małą, starą mnie. Użyj wybranego przedmiotu. Nie, no nie rób tego. Załóż pętlę na szyję. Wiecie co? Ogólnie... Ja będę chciał iść drogą troszeczkę The Cat Lady. Czyli najpierw chcemy umrzeć, a potem otrzymujemy katarzis. Myślę, że to chyba będzie najlepsze. Skocz albo zdejmij pętlę. Skocz. Te dwa ostatnie miesiące były najlepszymi miesiącami mojego życia. Wyjdziesz za mnie? Pielęgniarka zakochująca się w pacjencie? Boże, nie! Harvester Games Presents. Wyjście za umierającego faceta. Nigdy nie zrozumiem, czemu to zrobiła. Japonia? Żartujesz? Oczywiście, że chcę. Tylko najlepsze miejsce na Ziemi. Obawiam się, że pacjent nie reaguje na leczenie. Powinniśmy rozpocząć opiekę palitatywną. Paliatywną. Kwiecień. Idealnie. Zobaczymy, jak kwitną wiśnie. James nie powinien podróżować w swoim obecnym stanie. Przykro mi, ale nie mogę na to pozwolić. Michalski Brothers Game. W porządku. Wybierzemy się tam, gdy skończę z tą cholerną chemioterapią. Angie. Przykro mi. On był... James był świetnym facetem. Moje kondolencje. Okropny zbój kaszel, Angie. Powinnaś go zbadać. Dobrze się czujesz? Wyglądasz blado. Każdy jej współczuł, ale nikt tak naprawdę nic jej nie powiedział. Mam złe wieści, pani Weather. Obawiam się najgorszego. Rak płuc. Późne stadium. Jej mąż nie umarł na raka rok temu? U obojga? Jakie są na to szanse? Może gdybyśmy wykryli go wcześniej, na tym etapie nie można już nic zrobić. Przykro mi, pani Weather. Nie damy rady wyleczyć pani raka. Zostało ci pół roku życia.
Barnhouse Lane. No, zapowiada się idealnie. Kurwa. Tracy, zmieniłem zdanie. Wezmę tę pracę. To świetnie. Będę szczera. Myślałam, że ludzie będą walczyć ze sobą te kilka tygodni w Devon, ale zgadnij, nikt nie chce jechać. Czyste wiejskie powietrze, podwójna płaca, co może się nie podobać. Ale jest dobrze. Teraz mam najlepszą pielęgniarkę do tej roboty. Wiem, że było ci ciężko. Cieszę się, że zmieniłeś zdanie. Wyjazd tam dobrze ci zrobi i... Tracy, to pewnie moja ostatnia praca. Po prostu muszę trochę zaoszczędzić, a potem... chcę podróżować. Wybrać się do Japonii. Zobaczyć, jak kwitną wiśnie. No jasne. Od lat nie byłaś na wakacjach za granicą. Jedź! Ale wrócisz, prawda? Dam ci znać, gdy wrócę do domu. Pa. Chapter pierwszy. O, jak mi tych literek brakowało. Ale to jest teraz ładnie zrobione. Nie wpuszczaj kotów. Właśnie, że wpuszczaj. Kitki, wiekitki. No dobra. Kontynuujemy. Ale naprawdę pięknie się ta gra zapowiada. Nawet wizualnie. Chociaż tutaj ta szyba faktycznie nie pokazuje nam naszej osoby za szybą. Nowoczesny biały samochód. Pewnie należy do córki farmera. Mam się z nią tu spotkać. Chodzą, przytrzymaj beby biec. O nie, nie. Zagroda dla owiec. Lepiej niech brama pozostanie zamknięta. Kto wie, do czego zdolne są te owce. Jak ty śmiesznie biegasz. Jak ty śmiechowo biegasz. No nie! Ty musisz być Angie. Wejdź, wejdź. O, ratujesz mi życie. Mama opiekunka taty miała ostatni wypadek samochodowy. Nic poważnego. Ale miała wkręcane w nogę jakieś śruby i dopiero za kilka miesięcy wróci do pracy. Chciałabym zabrać ojca ze sobą do miasta. Mogłabym go mieć blisko miejsca pracy. Sama bym się z nim zajęła. Ale on nie chce, uparty stary głupiec. Jednak żył w tym domu całe swoje życie. Tutaj przyszedł na świat, w pokoju obok. Równie dobrze może spędzić czas, jaki mu został tu na farmie, gdzie jest szczęśliwy, prawda? A, tak to rzeczywiście piękne miejsce. Miejsce, zgadzam się. Zgadzam się. Tata zawsze kochał farmę. Ten kawałek ziemi, dom i zwierzęta były wszystkim, co się dla niego liczyło. I mamę, oczywiście, gdyby jeszcze żyła. Powinnaś poznać tatę. Chodź ze mną, jest w salonie. Ja chcę wyjść. Proszę przodem, za chwilę. Jest kaczuszka jakaś. Pewnie konewka pseudo. O kurczę, naprawdę taki... taka w sobie stara izba polska. Stara polska izba. Jadziuś. Stary telewizor. Teraz takiego nie kupisz. O Jezu, ty też... Poznaj Angie, tato. Będzie się tobą opiekowała, dopóki nie wróci Joyce. Witaj, moja droga. Cześć. O, przepraszam, to z biura. Powinnam odebrać. On już wygląda jak trup, za życia. Halo?
Cześć, Sam. Nie, niedługo będę. Właśnie pokazuję dom nowej pielęgniarce. Wrócę przed 5, najpóźniej 30 po. Wiem, zawsze to robi. Tak. Do zobaczenia, pa. Obawiam się, że mam mało czasu. Wyjaśnię ci wszystko szybko i zostawiam to tobie. Będziesz musiała gotować do Georgia. Lubi stare, dobre klasyki. Nic skomplikowanego. Prawdę mówiąc, najchętniej jadłby tylko kanapki, gdyby mógł. Ale nie pozwól mu na to. Zostawię ci listę jego ulubionych posiłków. Jeśli coś tam jest, nie krępuj się. Tu jest sypialnia taty. Czasem może potrzebować pomocy z tym, czym z tamtym, ale zazwyczaj daje radę sobie sam się ubrać. A to łazienka, której używa. Ponownie, tylko go obserwuj, by się upewnić, że się nie poślizgnie i nie złamie sobie kości biodrowej. Tata lubi, żeby zwracać się do niego po imieniu. Możesz go zabierać na spacery, jeśli będzie ładna pogoda. Ale zazwyczaj woli przebywać tutaj i oglądać telewizję. To oznacza, że będziesz miała dużo czasu dla siebie. W domu jest dużo starych książek, jeśli będziesz się nudzić, i stary komputer w gabinecie. Ale nie jestem pewna, czy działa. I w końcu moja stara sypialnia. To teraz twoja przestrzeń, więc czuj się jak u siebie. Tylko nie wpuszczaj kotów. Za bardzo czują się jak u siebie i nie chcą wyjść. Jakiś ty ładny. Witaj. Zostawiłam do ciebie mały przewodnik na stole w kuchni. Sprawdzaj go co jakiś czas. Wiesz, kiedy utkniesz. I proszę, dobrze pilnuj George'a. Wiem, że zazwyczaj ma się dobrze, ale ma swoje momenty. Mamy popielniczkę. Jest dobrze. Jest dobrze. Już powiem wam, że teraz jak wrzuciłem palenie i tak gramy w grę o raku płuc, no to w sumie jednak mi się dochciewa. Gra zapisana. Okidoki. Nie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Duża stara szafa. Gdybym potrzebowała schować trupa, tutaj zmieszczę co najmniej dwa. Dobrze wiedzieć. Zbadaj. Jeśli znajdę coś ładnego, będę mogła to położyć na tej półce. Latarka. Noce w mieście są zawsze jasne, ale tutaj na wsi przydałoby się mieć na wszelki wypadek latarkę. Myślę, że podnieś. Zdano nowy przedmiot. Latarka. Powinna rozświetlić mi drogę w ciemności. Okej. Nadal coś widzę. Zachowam baterię na później. Wychodzimy w takim razie. Dobra, tu jest jakiś pokój. Tu jest w ogóle pięterko. Tu jest jakiś stary obraz. Co my tu mamy? Może od początku. Bo ja tak przelazłem i znów ominę jakieś pomieszczenie, będzie problem. Zamknięte, okej. Tu jest zejście na dół. Pytanie piwnica, czy to jest parter? Tutaj mamy za to... No właśnie, co my tu mamy? Zbadaj. Wygląda jak klatka do chomika, stąd nie widzę, czy jest w niej chomik. Raczej go nie ma. Dziura w ścianie. Widzę przez nią drugi pokój. Tak nie bardzo. W ogóle tu są dziury w drzwiach nawet. Okej. Tu też są jakieś drzwi. Stara walizka pokryta kurzem. Zaglądanie tam nie byłoby w porządku. To pewnie osobiste rzeczy George'a. Kolejna roślina. Łóżko George'a. Nic nadzwyczajnego oczywiście. Człowiek w jego wieku nie dba zbytnio o wygody współczesnego świata. Bla, 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 bla. Rabarbar. Dobra, tu już nic nie ma. Interesuje mnie ten pokój z dziurą.
O, właśnie ten. Tu jest ten stary komputer, rozumiem. Jest okienko. Naciśnięcie łącznika nic nie daje. Czyli jest zepsuty. No, jestem informatykiem, więc powinienem dać sobie radę. Naprawą sprzętu. Tutaj mamy łazienkę. I w łazience mamy toaletę. Umywalka. Widać, że to przestrzeń George'a. Z boku leżą przybory do golenia i wszędzie są fragmenty włosów. George nie dba o higienę wokół siebie. A to brudas. Brudasica. George Brudasek. Dobra, rozumiem, że to jest parter. Ej, no ale naprawdę, jak na grę 2D, te wstawki 3D są piękne. Niby prosta rzecz, a cieszy. Rodzinny portret. Ten chłopiec... To może być George? A dziewczyna? Może jego starsza siostra? Zbadaj drzwi. Prowadzą do piwnicy. I da się wejść. Kurde. No dobra, zamknijmy na razie. Na razie zamknijmy. Tutaj mamy kolejną łazienkę. O, ciekawe. Umywalka. Zbadaj. Wygląda czysto. George pewnie używał łazienki na górze. Otwórz klapę. Będzie kupa? O, czysto. Skorzystaj z toalety. Może byś sukienkę podwinęła przynajmniej. Rozumiem, że nie trzeba. Ale widzę, że Harvest Games po prostu uwielbia takie rzeczy. Puść wodę. Okej. Okay. Bo w The Cat Lady chyba też mogliśmy korzystać z toalety. Tego co pamiętam. Puste butelki powinie. Gdybym była romantyczką, mogłabym ich użyć jako świecznika. Szkoda, że nie jestem. Szkoda, że nie jestem. Oki. Czy to jest salon? Tak, tu jest salon. To salon ostatni. Co my tutaj mamy? Tu jest wyjście na dwór. No dobra. Co my tu mamy? To wygląda jak mały grób. I jest nim rozkładający się chomik. Weź go. Nie. No to już wiemy, skąd klatka dla chomika. Tam jest jakaś kapliczka. I szopa, która jest zamknięta, oczywiście. Dobrze, dobrze. Stara opona. Naprawdę świetnie to wygląda. Kurde, no jestem tak zadowolony. Tak jestem zadowolony z tej gry, jak na razie przynajmniej. Zobaczymy później. Nie chcę też troszeczkę zapeszyć tego wszystkiego. Ale nie ma wyjścia z domu. Możliwe, że tam będzie po prostu od strony salonu. Dobra, otwórzmy drzwi i zejdźmy na dół. Men's socks, okej. Okay. Made in China. Pozwiedzamy trochę domu. Mamy jakieś drzwi. Jest boiler albo piec. Czerwone mrugające okno boilera. O kurcze, dobra, coś jest. Badaj. O, świetnie. Skrzynka bezpiecznikowa. Otwórzmy. Zamknięte. Potrzebuję czegoś, by otworzyć. Co jest tu? Dodano nowy cel. Zbadaj drzwi. Z drugiej strony dochodzi dziwny dźwięk. Zamknięte. O kurczę. Dobra, tu jest coś ciekawszego. Jest jakaś tajemnica w piwnicy. Wydaje mi się, że ja usłyszałem miałknięcie. Takie mła, jak kot. No, dla mnie tam jest kot. Tylko pytanie, czy nie wpuszczaj kotów, to jest właśnie to, co mamy robić. Czy raczej nie wpuszczaj kotów, jest na zasadzie, że to coś dobrego byśmy zrobili. Może w ogóle ten dom jest cały jakiś zły. Może George też nie jest dobrym człowiekiem. Duża paproć. Okej, okay, jest kuchnia. Ale może od prawej strony, co? Od prawej strony. Ładna roślinka. Stary telewizor, teraz takiego nie kupisz. Tu jest George, on ma swoje okienko, on się tu ogląda. To urna. Pewnie są w niej prochy zmarłej żony George'a. Lepiej nie będę tego dotykać. No i dobrze zrobisz. Ładna roślinka, okej. Dobra, idziemy na lewo.
Mamy tak, tuńczyka, opakowanie herbaty, zamknij szafkę. Na razie nic nie biorę. Nieco zardzewiały zlew. Nie widzę zmywarki, więc pewnie będą musiała zmywać tradycyjnie. To musi być przewodnik, o którym mówiła mi Sara. Wezmę go ze sobą. Kompendium wiedzy o George'u. Naciśnij Y, by otworzyć przewodnik. Jeśli się zgubisz, przewodnik zawsze powie ci, co robić. Zrób kanapkę dla George'a, podaj rośliny, zbadaj drzwi w piwnicy. Trochę zrobiliśmy. Zbadaj. Gotowanie nie jest moją mocną stroną, ale stary George nie wygląda na wybrednego. Weź notatkę. Co my tu mamy? Ręcznie napisana wiadomość od Sary. Jeśli elektryk wpadnie odebrać narzędzia, które zostały tydzień temu w piwnicy, powiedz mu proszę, że położyłam jego skrzynkę z narzędziami w warsztacie na zewnątrz, na podwórku. Dzięki, Sara. Sprawdź kalendarz. Jest wtorek, 3 września. Kaczuszka. Czy to naprawdę jedyna konewka w okolicy? Boję się. Musimy i tak podać kwiatki. Tylko wyjdźmy jeszcze na zewnątrz, bo tutaj mieliśmy coś do zbadania. No właśnie. Co? Ohyda. Jakiś chory sukinsyn rościł tego szczura. Po co? Ciągnij śrubokręt. Możemy go wziąć. Naprawdę tu utknął. Ktokolwiek to zrobił, musiał być silny. Obrzydlistwo. Wszędzie pajęczyny. Nienawidzę tego cholerstwa. Kurwa, ale ten strach na wróble jest naprawdę creepy. Zbadaj. Metalowa skrzynka na narzędzia. Na pewno znajdę w niej coś przydatnego. Otwórz. Weź obcęgi. Weź nóż do tapet, zamknij skrzynkę. Weź obcęgi. I weź nóż do tapet też. Próbujmy może obcęgami to zrobić. Nie da się? Ja muszę jakoś przedmioty używać. Wziąłem je ze skrzynki z narzędziami. Jestem pewna, że przetnę też inne rzeczy. O, działa. Dodano nowy przedmiot. Ten śrubokręt potrzebuje dobrego czyszczenia. To go umyjemy spokojnie. Czyli wzięliśmy i tyle. Dobra. Tylko tak, no wzięliśmy czyjeś narzędzia, jakby nie patrzeć. Więc też troszeczkę lipa. Tak, to do owiec. Tak. Lepiej niech zostaną. To co, uciekamy? Nie. Chyba nie możemy. Chyba nie możemy. No dobra. Tutaj wzięliśmy już wszystko, co mieliśmy wziąć. Mieliśmy wziąć jeszcze kanapkę dla George'a. Zrobić mu kanapkę. Przygotuj posiłek. Chleb. Naprawdę możemy zrobić kanapkę? No dobra. No to ja bym dał na przykład chleb. Dałbym jeszcze jeden chleb. I chleb. Zrobiono dziwną kanapkę. Weź kanapkę. Chleb, kanapka z chlebem. Damy to George'owi, kurwa. Damy to George'owi jak nic. Dobra, George, masz kanapkę z chlebem. Zaproponuj kanapkę. Je, ale chyba za bardzo mu nie smakuje. George opierdzielił kanapkę z chlebem. Ojejku. Dobra, myślę, że to teraz czas na zbadanie piwnicy stricte. Piwnica była po lewej stronie, dobrze pamiętam. I papa, otwórz drzwi, zejdź na dół. Mamy w razie czego różne rzeczorki. Otwórz drzwi, zamknięte. Czy ja na przykład mogę krętem je otworzyć? Użyj. Nie, lepiej nie. Jeżeli chciałbym tutaj coś zrobić, na przykład tym, mogę.
Zbadaj. Świetnie, skrzynka bezpiecznikowa. Coś mogę z tym zrobić? Chyba nie. Tylko tu? Nie, lepiej nie. No dobra. Zbadaj drzwi w piwnicy. No jak ja je mam zbadać, skoro już je zbadałem? Jak ja mam to zbadać? Zbadaj drzwi. Też nie. Czyli na razie chyba nic nie możemy z tym zrobić, okej. Okay. Idziemy podlewać kwiatki. Idziemy podlewać kwiateczki. Tu była umywalka. Napełnijmy to. No i dobra. Ogólnie kwiaty były na górze, to na pewno. Tylko nie pamiętam gdzie. Tylko nie pamiętam gdzie. Wiemy, że chomik nie żyje. Wiemy, że chomiczek nie żyje. Coś dopadło. Już nawet się po części rozłożył. Nasz chomiczek. Kolejna roślina, podlej to. Dobra, jedna na cztery. Czy ja do czegoś mogę użyć noża? To jest dobre pytanie, za milion punktów. A na przykład rozkręcić komputer? Nie, lepiej nie. Ja tu już chciałem się w informatyka pobawić. Chciałem, że coś wykminimy. A tu dupa. A tu dupa. Kara Mustafa. Dobra, po lewej stronie chyba nie było. A możemy na przykład to otworzyć? Po co tego? Nie. Niestety nie. Tu kwiatków nie było. Zapiszmy sobie grę. Papierosek. Nie wiem, powiem wam osobiście, że ktoś by mi palił w domu, to chyba bym zabił. Nigdy w życiu... Czy dobra, nie no, zagnania paliłem w pokoju na przykład, ale to tak, wiecie... Też, żeby tylko rodzice nie widzieli. Zdarzyło mi się kilka razy, no. Ale tak, żeby teraz palić, to nie. Dobra, mamy już dwa. Wiem, że tutaj jest dwór, to raczej nas nie obchodzi. No i dwie roślinki są tutaj. Pewnie będę musiał jeszcze wracać, nie? 10%. Jest pusta, muszę ją znów napełnić. Kurwa, naprawdę. No dobra. Skoro muszę, to to zrobię. To to zrobię. I ostatnia roślinka. Mała tu. Zróbmy jeszcze Joe'owi kanapkę z chlebem. Dobra. O! Nie ma prądu. To pewnie tylko bezpiecznik. George, żyjesz? Stary telewizor, takiego już nie kupisz. Bla, 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 bla. No rozumiem, że teraz nas prowadzi w dół. O, George. Czas do łóżka. Dobranoc, moja droga. Dobranoc, George. Zanim pójdziemy na dół, jestem ciekaw, czy George naprawdę jest już w łóżku. George co już chrapie. Wygląda bardzo spokojnie. George co już chrapie, dobra. Ale on trochę wygląda creepy, powiem szczerze. Ja wiem, że on to starszy człowiek, jakby nie patrzeć, ale... Ale creepy. Tam jest kompletnie ciemno. Nie zajdę tam bez źródła światła. No, od tego masz latarkę. Milady. Wow! Nie no, otwórz drzwi. I zejdź na dół. No i tu się coś teraz wydarzy. O. Boiler nie działa, brak zasilania. Zbadaj drzwi. Też nic. Zamknięte. Użyj przełącznika. Zbadaj najpierw. Dobra, to jest samo. Kit
dziadku! O! Witaj ponownie, mały. Tym razem nie uciekasz, w porządku, nie musisz się mnie bać. Ciekawi mnie ten klucz na twojej szyi. No mnie też. Co on otwiera? Mogę go pożyczyć? A! Kitty? Kotku? Nie zostawiaj mnie tu samej. Mnie ciekawi tutaj to. Zamknięta nadal. No, nie dostaniemy się tam na razie. Musimy poszukać kotka, bo zgaduję, że kotek ma klucz... Kitku! Kotek ma klucz do tych drzwi. Jestem pewny. Oho. Naprawdę chcesz się bawić chowanego? No kotku, gdzie jesteś? Wiem, że kot sobie sam drzwi otwiera. Dobry kot. To jest kot w butach. Otwórzmy. Nic nie ma. Zapiszmy. Zapalmy fajeczka. Przebaraczka i to dosłownie tutaj dotlenić. Nakarmiony. Zamknięte. No są tylko dwie pary drzwi, które w sumie są zamknięte, tak? Tu jesteś. No to już wiemy, kto załatwił chomiczka. Chcesz mi coś powiedzieć, kotku? Może jesteś głodny, przynieś coś do jedzenia. Co jest tak interesującego w starej klatce? Zbadaj. To samo. Podnieś. Połóż klatkę na stole albo zbadaj stół. Zbadaj stół. Buteleczki po przeterminowanych lekach, jakaś biżuteria i kosmetyki leżą na stole. Połóż klatkę na stole. O! O! Kolejny chomik. W środku jest martwy chomik. Sądząc po różowej obroży, to pewnie była dziewczynka. Podnieś martwego chomika. Nie chcę wkładać do kieszeni martwego chomika, jeśli mogę tego uniknąć. Okej, okay, czyli trzeba jakąś pewnie reklamówkę ogarnąć. Kitku. Chcesz mi coś powiedzieć, kotku? No, raczej na mnie odpowie. Może jesteś głodny. Przynieś coś do jedzenia. Czyli pogadać co możemy. W porządku, kotku. No nie weźmiemy tego chomika. Widzę, że możemy się z nią droczyć, ale nic to nie da. Nic to nie da. Chodźmy na dół. Tu śpi? Śpi. Chodźmy na dół, coś damy kotkowi do amciu. I zamknijmy te drzwi. Jakoś wolę, jak są zamknięte. Widzę, że telewizor już jest wyłączony. W sumie to i dobrze. I co ja ci mogę dać do amciu? Weź puszkę tuńczyka, no to już wiemy co. W razie herbaty nie chcę brać. Ja mogę wyczyścić coś na przykład, nieco zardwiały zlew, tak. Ale chciałbym na przykład umyć śrubokręt. Da się. Tak lepiej. Może dopiero teraz mogę czyścić rzeczy. No właśnie. Może to był problem. Chociaż to śrubokręt i tak użyliśmy brudnego, nie? No właśnie. Kitku, wykitku, proszę tuńczyczek. Tuńczyk matki, marki Red Herring jest jednym z najgorszych na rynku. Nie chcę, żeby George jadł takie gówno. Puszka taniego przetworzonego tuńczyka w zalewie. Kot nie wydaje się zainteresowany. Chyba nie jest głodny. No dobra, to co ja mam teraz zrobić? Badaj drzwi w piwnicy. Czy ja wziąłem ten klucz? Nie wziąłem klucza. Czemu nie mogę od ciebie wziąć?
Nie mogę tego zrobić. Może czegoś nie wziąłem. Badaj drzwi na dole. W jaki sposób? Dobra, zejdź na dół. To pierwszy problem, z którym się spotykamy. Nie da się ich otworzyć. Rozumiem, że tego też się nie da. Nie, lepiej nie. No, no musimy znaleźć chyba coś, czym przeniesiemy tego chomika. No, innej opcji nie widzę. Innej opcji nie widzę. Raczej tego butelką nie zrobimy. A w sumie to są trzy tak naprawdę pary drzwi tutaj. Nic nam nie powie. Tu jest też zamknięte. Też nie. No myślę, co ja tu mogę zrobić. Przedmiotów połączyć chyba nie mogę, tak? X anuluj, okej. Okay. Jakieś pomysły macie? Herbaty chyba nie mogę zrobić. Przygotuj posiłek. Nie teraz. Sprawdź kalendarz. To też nie. Chomika nie mogę wziąć. Weź mi tą herbatę. Wiem, dobra. Wiem. Pudełko jako nagrobek dla chomiczka. Trochę bym się nie pokapował. Czy ona mówi tutaj, że nie chce martwego chomika brać do kieszeni, tak? Ale pudełko po herbacie. A tam nie było pudełko herbaty? Przypadkowo? Co ja do cholery robię? Dokąd teraz się wybierasz? Może to jego przyjaciel? Pamiętam, tego chomika nie zjadł. Aż dziwne. Chociaż nie, koty nie zjedzą podliny. Kotki nie zjedzą podliny. W ogóle koty są tak wybredne, że nawet jeżeli da się im wędlinkę i wędlinka jest to kotek tego nie zje. Kotki są wybredne. A moja to w szczególności. Moja to w szczególności jest wybredna jak cholera. Ale to jednak moje dziadostwo. Dobra. Pochowajmy gnoja. No i jest parka. Spoczywajcie w pokoju, maluchy. Dwójka kochanków śpiącą zawsze we wspólnym grobie. Chciałabym mieć takie szczęście. Ja będę miała w trumnie pewnie tylko robaki, żywiące się moimi zwłokami. I pająki. Okropne, cholerne pająki. Cholera. Nie jestem na to gotowa. Nie powinno się dziać. Nie chcę umierać. Ale ty jesteś tylko kotem. Nie znasz się na takich rzeczach. Mówię ci to, bo jesteś kotem. A koty się znają na tych rzeczach. Oczywiście, że się znają. Przecież mają 9 żyć. And cats know about these things. Pogłaskaj kotka. Jeszcze raz. Jestem kociarzem, no i ja nic nie poradzę na to. Weź klucz. Thank you, darling. Dziękuję, skarbie. Mogę cię jeszcze raz pogłaskać? Nie? Nie mogę. Szkoda. Dzięki, kitku, wykitku. Idziemy otwierać klucz z dołu. Chociaż, skoro już tu jesteśmy, zobaczmy, czy ten klucz nie pasuje tutaj po prawej stronie. Bo kot po coś tu jest, prawda?
Nie było łatwo, ale w końcu go mam. Dało się, że to wyjątkowy klucz, który otwiera jakieś wyjątkowe drzwi. To nie zadziała. Czyli na dole. Czyli na dole albo na górze. Moi drodzy, ale zrobię wam tutaj... Ale wam zrobię polsat. Zrobię wam polsat. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground Ash Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Barnhouse Lane. Trzymajcie się. Hej, hej.